Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Moja droga, ty, która mnie oglądasz w tym momencie, ty, która mnie słuchasz, chciałabym, żebyś na moment popłynęła ze mną i przypomnij sobie wszystkie te krytyczne słowa, które sobie wypowiadasz wobec siebie, bądź tę wysoką poprzeczkę, jaką sobie nakładasz w imię swojego rozwoju, sukcesu, pasji, w imię tego, co jest dla ciebie istotne, ważne, co jest twoim celem. Ale czasami Cię drenuje. Chciałabym, żebyś rzeczywiście zamknęła to w kilku zdaniach. Dla ułatwienia podam coś, co było dawnym moim. Wiedziałam, że jako kobieta muszę... No właśnie, że to było coś, co dawniej wiedziałam i myślałam, że było prawdziwe, ale okazało się, że wcale nie jest. Ale taką moją wówczas osobistą prawdą, o której nie miałam pojęcia, że jest, jest to, że strasznie się nie lubiłam, że się strasznie nienawidziłam. Nienawidziłam mojego ciała, nienawidziłam mojego wyglądu. Ono było dla mnie źródłem obrzydzenia. Moją taką codzienną mantrą, i jest mi przykro, kiedy o tym myślę, ale moją codzienną mantrą, gdy tylko wstawałam rano, to powtarzałam sobie coś, co było dla mnie taką śmieszną frazą, jaką słyszałam w serialu Netflixa BoJack Horseman. Jeżeli nie widzieliście, polecam. Jest rewelacyjny, jest bardzo bogaty. I BoJack był takim charakterem, który miał takie sporo mocno zakorzenionych takich cech narcystycznych. On o tym nie wiedział, ale miał je. Ja dawniej również je miałam. I on sobie powtarzał taką swoją frazę: "You worthless piece of shit". I to była moja fraza. To była moja fraza, którą sobie powtarzałam, patrząc w lustro we własne oczy. "You worthless piece of shit". Czasami po polsku. I to, jak bardzo się nie lubiłam, oczywiście generowało ogromne źródło cierpienia wewnątrz. Ja nie wiedziałam, że cierpię. Ja myślałam, że ze mną jest coś nie tak. To jest najczęstsze myślenie moich klientek, gdy zaczynam z nimi pracę. Co jest ze mną nie tak? Coś jest ze mną nie tak? Jestem taka i taka i taka. Tymczasem to nie jest ich. One tego nabrały. Tak jak ja, to nie było moje. Ja tego nabrałam. I chcę, żebyś przypomniała sobie to zdanie. Moim było to bezwartościowa kupa gówna. Ono jest obrzydliwe, naprawdę. Ale tak o sobie myślałam. Ale przypomnij sobie to twoje zdanie. Tę twoją unikalną rzecz, którą sobie może powtarzasz, może narzucasz sobie, może wewnętrznie się krytykujesz za coś. Cokolwiek to jest. I chcę teraz, żebyś faktycznie zamknęła oczy. I wyobraź sobie w tym momencie, że trzymasz w ramionach małą dziewczynkę. Trzymasz w ramionach taką kilkumiesięczną dziewczynkę. To jest śliczne, zdrowe niemowlę. Ona śpi. I to jest twoja wewnętrzna mała dziewczynka. Ona jest tobą. Patrzysz na tę dziewczynkę. Czujesz jej ciepło. Widzisz, jak oddycha. Widzisz, jak na ciebie patrzy. I patrząc jej prosto w oczy, trzymając ją w ramionach, zaczynasz do niej mówić tę swoją frazę. Jesteś taka brzydka. Jesteś taka wstrętna. To normalne, że nikt cię nie kocha. Nikt nigdy cię nie pokocha. Nie masz tego czegoś. Nie mają, ty nie masz. Nigdy tego nie dostaniesz. Jesteś bezwartościowa. Jesteś bezwartościową kupą gówna. Nigdy ci się nie uda. Jesteś do dupy. Jesteś beznadziejna. I zauważasz, jak to dziecko, zauważasz, jak ta dziewczynka zaczyna się wykręcać z płaczu. Tak bardzo, że już nie może tego znieść. I serce ci się skręca, gdy to wszystko mówisz. I chcę, żebyś przerwała tą wizualizację w tej chwili. I zdała sobie sprawę w tym momencie, że nie musi być nikogo, kto ci będzie powtarzać takie rzeczy, żebyś w nie wierzyła, bo powtarzasz je sobie. Powtarzasz je temu małemu dziecku, które w tobie żyje. I ona w tobie żyje. I to małe dziecko jest przerażone. Ta mała dziewczynka, ona szuka ukojenia. Ona szuka rodzica, który ją utuli, który ją ochroni, który ją weźmie od tego. Problem w tym, że tego rodzica nie ma. Ty masz być w tym rodzicem. Ty masz wejść w tę rolę kogoś, kto ją utuli i ukocha, a powtarzasz jej takie coś. I zgadnij co? Zgadnij co? Gdy twój wewnętrzny dialog z tymi jakościami dziecięcymi, które w tobie żyją i będą żyły do końca twojego życia, obiecuję ci,
Twój wewnętrzny dialog z tymi jakościami, z tymi cechami, z tą twarzą, tą buzią tej małej dziewczynki jako obraz tych cech, one sterują z Tobą z tego cienia, w którym są, którego nie chcesz zauważyć, którego może nawet nie wiesz, że masz, ale który tak mocno na Ciebie wpływa. Przez co? I tu są symptomy tego rozłamu, tu są symptomy, które teraz podam, tej nieudanej, tej trudnej relacji z tym wewnętrznym małym dzieckiem, które masz. Takimi symptomami są konflikty w związku i to, jak się później czujesz wobec nich. Gdy nie mówisz tego, o co Ci chodzi, gdy projektujesz na partnera, że on Cię nie rozumie, że czujesz się tak samo w pewnych momentach, że zauważasz, że obiecywałaś sobie, że nie będziesz taka jak swoi rodzice, a ostatecznie czujesz się trochę jak Twoja mama albo Twój ojciec, gdy rozmawiasz ze swoim partnerem lub szukasz w nim tych cech opiekuńczości, bezpieczeństwa, zauważenia, akceptacji, miłości, ale nie wiesz, jak to wyartykułować, nie wiesz, jak to powiedzieć, ale chcesz, żeby on Ci to dał. I w tej relacji tak naprawdę on jest Bogu Ducha winny, Twój partner czy Twoja partnerka, oni są Bogu Ducha winni lub Bogini Ducha winni, a Ty czujesz po prostu, że to płynie od Ciebie. Czujesz i zauważasz, że to jest coś, co płynie od Ciebie i oni mają prawo tego nie rozumieć. Oni mają prawo nie wiedzieć, co zrobić w tym momencie, kiedy to się Tobie dzieje, kiedy jesteś taka albo gdzieś wycofana, albo bardzo zasmucona, może zrozpaczona czasami. Oni tego nie rozumieją. To się też przejawia jako jeden z symptomów w seksualności. W tym, jaka jest Twoja relacja z Twoim ciałem. Twoje wewnętrzne dziecko jest bezpośrednim odbiciem Twojej relacji z Twoim ciałem. Na warsztatach, które prowadzę, na zajęciach, które prowadzę z kobietami, z którymi pracuję, relacja z wewnętrznym dzieckiem jest jednym z najważniejszych punktów, które trzeba ustalić na nowo, ustanowić na nowo i wzmocnić w taki sposób, żeby to później generowało spójność w relacjach, spokój w emocjach, nawet tych bardzo nieprzyjemnych i bardzo silnych i jednocześnie powodowało takie gładkie, przyjemne, lekkie wejście w seksualność, czerpanie z seksualności, z jakości seksualnych. Bo uwaga, integrując w sobie małą dziewczynkę, integrujesz w sobie cechy tego dziecka, których potrzebujesz do dojrzałego seksu. Bo jednym z symptomów rozłączenia z wewnętrznym małym dzieckiem w seksualności jest to, że ta mała dziewczynka szuka w partnerze czy partnerce mamy lub taty. No i kurczę, sorry, ale na pewno nie chcesz uprawiać seksu z mamą i tatą. Na pewno tego nie chcesz. Dlatego to jest takie istotne, żebyś Ty stała się opiekunem dla tego wewnętrznego dziecka, które Twoją dojrzałą, dorosłą wersję dokarmi tymi jakościami, których potrzebujesz w seksie, w karierze, w relacjach. Potrzebujesz ufności, potrzebujesz łagodności. Potrzebujesz takiego niewinnego spojrzenia, ugruntowania w tu i teraz. Dzieci są rewelacyjne w byciu w tu i teraz, one są non-stop w tu i teraz. Wszystkim nam chodzi o to, żeby być w tu i teraz. Potrzebujesz jakości tego dziecka, które umie się bawić, które umie naprawdę spojrzeć dookoła i wziąć to, co ma i z tym, co ma, zrobić coś fajnego, coś, co będzie je interesowało, ciekawiło, coś, w czym będzie mogło się rozpływać. Potrzebujesz tych jakości, bo one są mostem do Twojej zdrowej, nowej, dojrzałej kobiecości. I prawda jest taka, że to my, kobiety, jesteśmy tymi, które są wołane do tego, żeby odbyć taką podróż wewnątrz siebie. Bo dzięki temu, jak my integrujemy swoje wewnętrzne małe dzieci ze sobą, jak czerpiemy z ich jakości i cech, sprawiamy, że mężczyźni stają się mężczyznami. Pozwalamy im być mężczyznami. Rozumiemy ich i ich wewnętrznych małych chłopców, ale potrafimy też postawić się wyżej tego i nie wchodzić w rolę mam i córeczek czasami. Potrzebujesz zintegrowania siebie w pełni, w całości, właśnie tych jakości dziecięcych. Dodam, że nie jestem osobą, która powie Ci dokładnie, jak masz to zrobić. Mogę Ci pomóc przez to przejść. Tak jak pomagam w procesach z kobietami, z którymi pracuję. Ale to Ty jesteś tą osobą, która ma zrobić robotę.
Ty jesteś tą osobą, która jest wzywana do tego, żeby pokochać to dziecko. Bo zauważ, że te rzeczy, które ta dziewczynka słyszy od ciebie, gdy siebie krytykujesz, gdy sobie narzucasz wysoką poprzeczkę, gdy nie zabierasz głosu wtedy, kiedy powinnaś, gdy przemilczasz coś w imię jakiejś iluzji spokoju, to wewnętrzne dziecko zaczyna płakać. I ona szuka rodzica. I szuka tego rodzica w twoim partnerze, w twoim szefie, w twoich przyjaciołach. Szuka tych jakości. Tych jakości, które zna jako dziecko. I tymi jakościami, które poznała jako dziecko, nie zawsze jest bezpieczeństwo, miłość, akceptacja, ale czasem powtarzanie schematu, które to dziecko poznało. Na przykład schematu odrzucenia, bądź jesteś nie dość, bądź jesteś za bardzo. I takich rodziców ta dziewczynka szuka, więc musisz stać się dla siebie tym rodzicem, który kocha tę dziewczynkę. Jej matką, jej ojcem. I szczerze mówiąc, podziękować już energii twoich pierwszych rodziców, tych biologicznych, za to, że dali ci życie i odpuścić ich. I dzięki temu rzeczywiście wejdziesz w swoją dojrzałość. To wideo nie jest takie proste w odbiorze, ale wiele moich wideo nie jest prostych w odbiorze. I one mają najmniejsze oglądalności. Sam fakt, że to oglądasz teraz, znaczy, że już przebyłaś sporą drogę. Każda kobieta, z którą pracuję, mówi jedno. Ja już zrobiłam masę roboty, już byłam na terapiach, już byłam na takich i takich warsztatach, byłam na ustawieniach, byłam na tych i takich rytuałach. Szukałam, czytałam, słuchałam, oglądałam. Nie jesteś osobą, która zaczyna. Nie jesteś osobą, która początkuje w rozwoju. Ale jesteś na etapie, w którym jesteś wołana o to, żeby rzeczywiście w pełni się zintegrować na tym poziomie, na jakim teraz jesteś, żeby dojść do następnego. I relacje, w jakich jesteś, bezpośrednio są barometrem twojego obecnego poziomu rozwoju, twojego obecnego stanu i tego, czego potrzebujesz. Emocje, jakie czujesz, są kolejnym barometrem. One ci pokazują poprzez swoją unikalną mądrość, co się w tobie dzieje i czemu warto się przyjrzeć. Czy to, co w tobie w jakiś sposób dźwięczy, to jest twoje ograniczenie, czy z kolei ktoś depta twoją granicę? I to rozróżnienie przyjdzie do ciebie i zostanie w tobie jako piękna umiejętność właśnie wtedy, gdy zintegrujesz w sobie te jakości dziecięce. Podgadnij co? Przyjmując, uznając, akceptując i kochając twoją wewnętrzną małą dziewczynkę, zyskuje każda kategoria twojego życia. Szczególnie kobiecość, szczególnie cielesność. I pięknie się to wyraża w seksualności. Gdy ja zintegrowałam moje wewnętrzne dziecko ze sobą, stałam się ufna. Mam więcej chęci zabawy. Życie jest przyjemne, jest lżej. Nawet gdy towarzyszy mi czasami smutek, rozpacz. Nawet gdy towarzyszy mi kompletny rozpad mojej obecnej rzeczywistości. I niczego się nie wypiera. Na wszystko jest miejsce. Na wszystko jest miejsce i to jest bardzo piękna cecha. Bo uwaga, emocje mnie nie porywają. Stoję nad nimi, przyglądam się im. I patrzę na nie z wdzięcznością. Jako na barometr tego, co czuję, tego, co przechodzę. I jak to odbieram. I bardzo tego pragnę dla każdej kobiety. Bo niesamowicie to wpływa na jakość życia. Sprawia, że jesteś wzmocniona wówczas. Że jesteś mądra, swobodna, że jest w tobie dużo radości i dystansu i jednocześnie nie da się kontrolować ciebie więcej. Jesteś potężną istotą, już nie musisz być silna, jesteś szczęśliwa. I to jest bardzo piękny wybór, jaki można sobie dać. Jeżeli czujesz, że to z tobą rezonuje, z radością widziałabym cię na warsztatach, które prowadzę w gronie, w niewielkim gronie kobiet, gdzie każda może się wypowiedzieć, każda otrzymuje też indywidualne, głębokie spotkanie ze mną. Bądź jeśli czujesz, że jest coś, co Cię ciekawi, ale masz więcej pytań, zawsze możesz do mnie napisać i spotkać się ze mną. Link do spotkania, do wybrania spotkania jest pod filmem. Zanim skończę to wideo, to chciałabym, żebyś przytuliła się. Dosłownie, tak jak ja teraz. Przytul się i powiedz sobie, że to wewnętrzne dziecko, które w Tobie jest. Powiedz do siebie samej. Dostrzegam Cię i widzę Cię i czuję Cię i jest mi ciężko budować relacje z Tobą, ale jestem. I na zawsze będę. I cokolwiek by się nie działo, będę próbować.
I jeżeli to wideo zainspiruje Cię do dalszych poszukiwań, do dalszych etapów rozwoju, super, taka jest jego rola. Bardzo się cieszę, że mnie wysłuchałaś. Zapraszam Cię po więcej. I życzę Ci wszystkiego, co dobre. Soczystości, przyjemności i radości. I pełni, pełni, pełni akceptacji i przyjęcia wszystkiego takim, jakie jest. Do usłyszenia, do zobaczenia.